Cześć. Dzisiaj przyszła do mnie paczka z DHL-em. Jest to telefon DHL T6 Pro ze sklepu GearBest. Fajnie, że paczuszka oznaczona do przewożenia ostrożnie. Zaraz ją rozpakujemy i zobaczymy, czy to w ogóle jest telefon. Faktycznie, czy nie. Mamy szarawe pudełko. Zobaczymy, co jest w środku. Telefon dobrze zabezpieczony. Folia bąbelkowa. I w pudełeczku mamy taką oto. Drugie pudełeczko. Nawet ładnie ma, ładnie się prezentuje napis góry. DHL Phone Smart. Mamy oznakowanie na lewej stronie, na prawej nie mamy nic. U dołu stronka oficjalna. Z tyłu mamy to, co nam prezentuje, czyli główną specyfikację. 8-rdzeniowy procesor 1.4. Co ciekawe, obsługuje Aero. Posiada 5-calowy wyświetlacz HD rozdzielczości 1280x720. Frontową kamerkę ma o rozdzielczości 2 megapikseli, a tylnią z matrycą 8-megapikselową. Dobra. Otworzymy, zobaczymy. W środku. Jeszcze się nie otwarł. Ok. Jeszcze mamy spakowany telefonik. A to przejdziemy zaraz do niego. Mamy folię na wyświetlacz. Fajna sprawa, że dołączyli. W drugiej warstwie mamy skróconą chyba instrukcję. Dokładnie. Po angielsku. Szybka instrukcja. Ładowaryczka. Fajna sprawa, bo ładowaryczka jest oryginalna z europejskim już przejściem. Nie jest to chińska ładowaryczka z przejściówką. Fajnie. Fajna sprawa. Czyli popularna ładowarka do pendrive'ów. Ok. Słuchaweczki z mikrofonem.
Nie są to wysokiej klasy słuchawki, niestety. Ale można było się tego spodziewać w tej cenie. Kabelek mikro USB, USB do ładowania i do przesyłania danych prawdopodobnie. No, zobaczymy. No i mamy jeszcze dodatkowo baterijkę. No, ciekawa to z baterią będzie ciekawa sprawa. Jest to 1900 mAh. Ciekawe jak się będzie sprawdzać przy 5-calowym wyświetlaczu tego telefonu. Ale jest bardzo cienka. No, trzeba to przyznać. Jest bardzo cienka. I dodatkowo mamy plastikowe słonkę na tylnią ściankę. No jest to, dół się bardziej gnie, ale jest dosyć sztywna. Jest dosyć sztywna. No, naprawdę fajny dodatek. To by było chyba wszystko. Tak mi się wydaje. Nic innego nie ma dodanego. O. Powiem wam, że za $99, czyli równowartość tam 260 zł, no dostajemy naprawdę porządny sprzęt. Jeszcze zobaczymy sam koniec telefonik, jak wygląda. Średnia półka, jeżeli chodzi o wagę. No, telefonik prezentuje się nawet. Tylna ścianka. Autofokus. Jest dodatkowa jeszcze na wyświetlaczu zabezpieczająca. Nałożymy ją później. Ową. Co tu jeszcze mamy? Jeszcze coś tu było. Aha, czyli e-mail. E-mailki. Model. By było na tyle z rozpakowywania. Mam nadzieję, że w tym tygodniu, a może na początku przyszłego, już postaram się zrobić jakąś recenzję tego telefonu. Możecie pisać pytania odnośnie telefonu, jak i samego sklepu, może Gearbest, jeżeli jakieś są, to postaram się na nie odpowiedzieć w recenzji. A jeżeli chodzi już o sam sklep i promocję, wszystkie dane będą w opisie pod filmikiem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Hej!